Witam Was, Urbex o Wicierce. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was razem z wyluzowanymi. Witam Was bardzo serdecznie. Wow. Witam. Do poznanego miejsca na Dolnym Śląsku, czyli Legnicy, opuszczonego szpitala poradzieckiego. Lecimy. Go! Szpital ten został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku przez Niemców. Potem w 1945 roku, gdy zbliżały się wojska radzieckie, cały kompleks został ewakuowany. I potem po ukończeniu wojny światowej kompleks ten został zajęty przez Sowietów. I natychmiast podjęto odważną decyzję, żeby znajdowała się tutaj grupa północna wojsk radzieckich. Więc teraz lecimy eksplorować. Historię Wam przybliżyłem tego miejsca. Jeden z tych budynków, tych mniejszych. No chłopaki, nie bądźcie tacy. Zaczekajcie. I jest ten główny, chłopaki, to jest ten główny? Co? To jest ten główny budynek? No to jest tam cały, to jest jeden budynek. No to nieźle. Droga? Jaka droga? Jak tam się chłopaki czujecie? No jak na razie to. Na razie jest dobrze. Jak patrzysz na okno. Kochani, chciałem Wam powiedzieć, że u wyluzowanych będzie odcinek z nocnej eksploracji, a u mnie będzie jeszcze taki dodatkowy z... To jest oryginalne? Co to? Ja wiem, jakieś napisy takie stare, ale wątpię, czy to jest oryginalne. Będzie kolejny odcinek taki dodatkowy o nazwie... Albo nie będę zdradzał tytułu. To będzie bardziej... Niespodzianka. O kurwa, uważajcie tutaj na... Ogólnie trzeba patrzeć... Jak usłyszysz jakiś płacz dziecka, na początku jest stół, to jest tutaj. Uciekajcie, bo to chodzi. Zapiszcie. O, jakieś podziemie. O, rzadko w tym jest. Właśnie nie wiem. Wchodzimy teraz do głównego budynku w Legnicy. No ten. To kto mówi, że jakaś kapliczka? Jest kaplica taka tam. To
Powiem wam, że taką starością tu śmierdzi. Także jesteśmy w głównym budynku. Szpital ten był wykorzystywany do leczenia żołnierzy Wehrmachtu w czasie II wojny światowej. Co tam jest, chłopaki? Co? No nie, jest mi trup. Co to, jakaś scena tu była? O, to są już to... Tam na dole też chyba są te podziemia, nie? No, robi wrażenie. Co? Co tu za nazwę? Jakby krwią było napisane. No. O, tu łazienka była. Co? Łazienka tu była. Co tam znalazłeś? Nie, tylko patrzymy. Na odwrotne sobie pozwolę. To jest chyba największa eksploracja w ogóle, nie? No tak. Takiego dużego budynku, co było. Drzwi.
nie ma nic. Ten, kto ogląda tematykę urbexową, ten wie, z każdym jak zmienia się ta legnica. A nie, tak długi. Ale szczerze, tak tylko otworzę, to będzie gdzie? No nie. W latach 90. i potem do 2000 któregoś roku cały ten obiekt był pilnowany przez ochronę. A potem jak ochrona przestała pilnować, to z każdym razem popada w gorszą ruinę. Przez wandalizm i przez zbieraczy surowców wtórnych. To teraz schodzimy w podziemia, bo z grubsza tak mniej więcej pokazałem wam, jak wygląda główny budynek. Co? Kot. Co? Kot. Co? Miał czy nie? No kotem gdzieś sobie miał. No. Ja nie mam. A do gruzy. No. Alela. Uf, jak to śmierdzi. No. No dobra, poczekajcie, tylko tam weźcie. Co jest? To motor na gdzieś. Do dłuższego czasu to jest. Jak widać, rozgoryszane wszystko jest na bieżąco. Stary mebel. I stare biurko się zachowało. O, jasny pierun. O nie, patrzcie, szataniści nas prześladują, jak to kiedyś powiedział ten jeden z chłopaków z Urbex History. Jakaś półka. W sumie mam, ale to jest taka cisza, nie? No cisza, cisza. Powiem ci, no, no jest zimno, ale ja odczuwam, że jest mi ciepło. Dziura. No. No tak, ale powiem wam tak, robi wrażenie. O masakra, taki smród nieprzyjemny. Przytupać i jeszcze tam będzie. Ale po ziemi, masakra. Zajdziemy i wejdźmy na górę. No wchodzę. Ktoś mnie dotknął i żebym się przestraszył. Tak mi się
i to byłoby na tyle na turbexową wycieczkę. Chciałem wam powiedzieć, że to nie jest jeszcze koniec do końca tej urbexowej wycieczki po Legnicy. Zapraszam was na kontynuację na odcinku na kanale Uwyluzowanych TV. Także no wiadomo, Legnica jest bardzo duża. No ze względu na pewne problemy, no miałem za dnia nagrać ten odcinek, wyszło, że wieczorem, ale na odcinku Wyluzowanych będziemy eksplorować w godzinach duchów i osobno. Tak. Tak. Także... To jest taka niespodzianka, bomba, na którą zapraszamy, bo to będzie dla nas trochę no, strach. No strach i nowości, no... Także tak jak lampa na nas mocno świeci, to nie wiadomo, co czeka za nami teraz, no. Nie? Ale... do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, bo także, bo warto, bo to jeszcze nie, tak jak powiedziałem, nie koniec i nie tylko na kanale Uwyluzowanych, ale też i u mnie, tylko że nie będę więcej zdradzał. Także do zobaczenia. Na razie. Cześć.